krew! Jak to się mogło stać? Boże narodzeniowy cud! Nie! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj Darius Rose. Boże, kolejny raz. Kocham nasze połączenie i kocham to po prostu, że znowu was widzę, kochani, aby mnie. My po prostu ostatnio jesteśmy, wiesz, Bonnie i Clyde. No, dokładnie. A dzisiaj będziesz Darka, teściarka. I love it! I love it. Jakiś czas temu robiłam bitwę kalendarzy Sephora versus Douglas, tych takich ich najdroższych. Rewelacja. A dzisiaj wyobraź sobie, że będziemy testować najtańsze. Dzisiaj będziemy robić najtańsze kalendarze i to będzie Rossmann versus Action. O Jezu, I'm so excited. Zapraszam na oglądanie, dziewczynki i chłopaki. Zapraszamy. Czy ty masz jakieś preferencje co do firmy? Czy losujemy? Jak chcesz to zrobić? Możemy losować. Albo kamień, papier, nożyce i na przykład jak ja wygram, to wezmę, nie wiem, Rossmanna, powiedzmy. Okej. Okay. Kamień, papier, nożyce. Wygrałeś, wiesz, Rossmanna. Okej, okay, dobra. Ale jaki Rossmann. Ładny. O Jezu, widziałem go. O. Się, o, dobra, dobra, mam. Zaraz rozkminimy, co tu się dzieje, więc ten jest z Action i to jest Max & More, a ten jest z Rossmanna Sense. No. I one są do, prawie w tej samej cenie, bo różnią się dosłownie o 5 zł, są w okolicach 6 dych. 60 zł za kalendarz adwentowy? Tak. To jest bardzo mało. No. To jest najmniejszy kalendarz adwentowy, jaki do tej pory widziałam. I mam wrażenie, że ten chyba poszedł w, w tym samym kierunku, co teraz większość kalendarzy adwentowych. I to już jest trzeci kalendarz adwentowy, który widzę, że jest na zasadzie takiego, wiesz, półeczki, coś, żeby wykorzystać. A Max & More poszedł w takie standardowe chyba. Ej, patrz, nie mam paznokcia w naszym ostatnim filmie. O nie. Jak mi się zrobił tutaj, no musiałam obciąć. Aż tak? Aż tak, no. My otwieraliśmy tylko Ramunę. No. Flashback. Ale... Ała. Paznokieć? Nie, nie mów, że... Nie. End of flashback. Słuchajcie, 60 zł, tak? 60, tak. 65. To ile za okienko jest? Taki koszt? Szybka matematyka. Udawajmy, że nie będzie liczymy. Liczymy. Ile? 2 zł. O Jezu, to po prostu za cukierki mogłem być, jak mam zadowolone. 2 zł za jedno za jeden produkt. A tu będzie i make-up, i pielęgnacja, z tego co wiem. I love it. Tak z zewnątrz, dobra. Oceniając, ty uważasz, że mi się bardziej podoba. Ale może po prostu estetyka jest taka słodsza, to, różowa, taka pokaż, bardziej ten. Co tu jest z tyłu, bo tu widziałam, że coś odstawało. Co to jest w ogóle? A tam jest pokazane, co tam jest. A, okej, okay, czyli można tutaj jakby napisać, dla kogo to jest. Tak. To się odrywa, bo tu jest... Ja nie patrzę w ogóle. Nie jest brzydki ten kalendarz i słuchajcie, nie oszukujmy się, ale ten kalendarz kosztuje 60 zł, więc... A zrobi to trochę jak bajkę, bo tu jest... Fajnie. Fajnie, trochę mi się to kojarzy z... Nadwigilijna? Nie. Scrooge. Opowieść wigilijna, tak mi się kojarzy. Jest ładny, ale ten mi się bardziej podoba. Dobra, czyli gdzie jest jeden? Ja widzę. Uuu. Ej, jak ładnie. Dobra, to ej, ładnie, dużo ładniej ładne. To wygląda. No, naprawdę, to ale bardzo malutkie. Tak, jak to mają jakieś takie patyczki. Właśnie, ja ci powiem szczerze, najbardziej nienawidzę gadżetów, więc... Ja też nie. Jest jedynka. Jest jedynka, okay. Dobra. A ty dasz radę sobie otworzyć to? Dam, tak, tak. Ej, to jest takie małe... Ups. Dobra. O! Co to w ogóle? Patrz, to się nie chce rwać. Kalendarz Action, a jak się rozrywa? O, a mój z Rossmanna trochę trudniej, ale... O Jezu, lip gloss, ale jaki bardzo, bardzo piękny, ten. Zobaczcie. I to duży rozmiar nawet, jak to jest 10 ml. Duży. Duży, i no. Taki mega właśnie świąteczny. No, bardzo ładny. Czekaj, pachnie, mogę tworzyć zobaczyć. O nie! Maskara! Maleńka, ile tam w środku jest tego? 3 ml. O Jezu, na jedną rzęsę. To jest jak do brwi. No. To może być, wiesz, do czego spoko, do robienia tych tak, takich... Tak, tak, rzęs posklejanych. No. To może być fajne też do domnych rzęs, bo jest malutka sztuczka. Tak. Do przetestowania właśnie na takie sklejanie rzęs, albo na małe, mega ale fajne, szczerze, no, ale punkt dla ciebie. Dla mnie punkt, bo jest duży ten, tylko nie pachnie. Dawaj, a weź go zasłoczuj, zobacz zasłoczę, co to jest. Ale mi się wydaje, że to jest taka zwykła wazelina. Sprawdzę konsystencję, próba testu. A ja zgadzam, co to? Pomałem gęsty, jest fajny, tak? Zobacz, bardzo gęsty. I'm impressed, bo widzisz... A pachnie trochę! Właśnie znam, czy to ty tak ładnie pachniesz, czy nie, właśnie nie wiem. Ale... Nie wiem. O nie! Jak sobie zrobiłam taką gubę. Biedę co narobiła. Więcej by było denerwowania się niż korzyści z tego. Ja dotknęłam 2 razy i potem sobie Już plama, nie? No, tak, dobra, koniec. Podkładam. Dobra, czyli numer 2. Ja też mam w tym samym okienku. Ty masz taką książkę, naprawdę. No. O kurde, żebym się jeszcze nie dziabnął, bo to będzie też... Chcesz te nożyczki? Bo ja mam mniejsze okienka. No. To może być... A! Miałem jakąś zapasę, to po prostu zaraz. Ale też trzeba otwierać kalendarze z nożyczkami, to jest hardcore. No, to jest. A dobra, poczekam na ciebie. Dawaj, nie musisz ładnie otwierać, on tak ja wiem, dobrać. Wiem, ale. Nie! Nie! Nie mów, że się przeciąłeś! Krew!
Dobra, idę po plaster. Jak to się mogło stać? Spokojnie, dramatyzujcie tylko palec. Jak się ze mnie w ogóle leje. No właśnie, bo palec jest najgorzej. Czekaj, wybiorę ci jakiś ładny, spokojny. Wygramy się! Wygramy się! Nie mów tak nawet, będziemy cię reanimować. Plasterki z Pikachu, pomóc. A my tak po prostu, że zobaczyć. Pięknie. Piękne. Pikachu. Numerek numer dwa. Mamy jak na razie jedną stratę mojego palca. Tak. A, bo to jest innego okienka. Uuu. Ty masz cienie. No. Ale ja mam też coś. Ej, mega, nawet fajniejsze. Plum chyba dla ciebie. Ciekawe, no ile produktu jest w środku. Weź zobacz. Już chociaż ile 2,50 tam było za okienko? No. Róż w sztywcie, takim jak Milk, no. Manie. Dokładnie. I to jest 3,5 grama, więc to jest taki w zasadzie całkiem normalny. A to też nie jest taki mały wcale cień, tak. Słuchajcie. Ej. No bo, znaczy dobra, trochę wazelinowate. No. U ciebie jest taki... Taki dzienny. Taka perełka trochę. No, zupełnie inaczej wygląda niż w opakowaniu, na ręku jest ładniejszy niż w opakowaniu, nie? To jest taki szaro. Szaro, a tutaj jest taki złociutki, ładny. Mhm. Więc on rzeczywiście jest taki bardzo lepiący, ale z drugiej strony, jak ktoś nie używa podkładu, tylko na przykład sam korektor, to spoko. Myślę, że spoko, bo ładny też ma błysk. Albo da nam po punkcie. Ja myślę, że po punkcie, bo cień jest naprawdę spoko. Tak, bo na to, że to jest taki koszt, no to. No jestem zaskoczona. Tak, szczerze idzie bardzo dobrze na razie. O, mam duże okienko. Kochana. Ja właśnie muszę zmienić tą płytkę. Kasetkę. No, ale to jest akurat irytujące, że na jednej nie ma. Okej. Ja mam coś błyszczącego. O, matujący papierek. Wiesz co, powiem ci tak, to jest mega fajne w zamyśle. Ale użyłaś tego kiedyś? Nie. Ja też nie. Może dlatego, że po prostu zawsze jak się gdzieś spojrzysz, to automatycznie robisz to ręką. Tak, ja właśnie robię ręką. I człowiek po prostu nie myśli o tym, a mam bibułki matujące, tak. Nie wiesz. To jest na przykład na plus, bo jest bardzo to dużo bardziej higieniczne, nie? To i prawda, sterylne. To prawda. Już ja taka mam łapa. Tutaj lip gloss, proszę ja ciebie. Ale jaki... Ładny nawet właśnie jest. Ładny, tylko wiecie co? Na przykład ja mam taki problem, ja kocham błyszczyki i wszyscy dobrze o tym wiecie. Bardzo ładny! Bardzo ładny. Właśnie chciałam powiedzieć, ja na przykład nie znoszę, jak jest dużo brokatów w błyszczykach, bo on się zbiera tutaj na kątach. Ale ten jest bardzo ładny. No, o kurczę. Bardzo ładny. Punkt dla ciebie. Punkt dla mnie. Punkt dla ciebie zdecydowanie jest. Oj. Śmierdzi? O, on świeci plastikiem takim. No. Ale ogólnie jest bardzo ładny. Uważam, że jest plus dla ciebie. Tak. To jest czwórka. Czwóreczka. Ja znowu muszę zmienić... Szufla. Ej, to jest akurat frustrujące. Bardzo. Tylko wiesz o co chodzi? Bardzo mało osób otwiera kalendarz adwentowy całe na razy. To nie jest ogólnie idea tego. Nie oszukujmy się, kto nie kocha kalendarz adwentowych. Jakby co roku oglądam Glam Paula. Co roku kalendarze! Jak ja widzę 1 września, że już jest kalendarz adwentowy. Ja się zdaję, prostu, skąd tutaj bierze. Ja mówię, Lord have mercy. Ja wtedy myślę o halloweenowych filmach. I jak ja to samo. W ogóle my w tym roku też ostro poleciliśmy z halloweenowo. To prawda. Chociaż ja zrobiłam w tym roku mniej. A ile zrobiłaś łącznie? 4. Jakby uważam, że jesteś jedną z bardziej pracujących ludzi w internecie. Ojejku, czy to przez te święta, co się zbliżało? Może na razie ja mówię, co? Darka jest miła. Ja mówię takie, dobra, otworzyłam. Ja już otworzyłam. O nie. O nie. Ja mam rzecz, uważam, bardzo cute. Bardzo cute, ale gadżet. Gadżet, ale z ale cute. Ja bym używała. No. Bo ja lubię perełki. To no. By teraz pasowały. Tak, gdyby nie to, nawet... że to kosztuje 20 groszy, a ten twój... Nawet to... No, to... No. A nawet tu? No, jak nie wiem, co to mogę ci oddać. Nie, bo się tak cieszyłaś z niego, Maria. A ja mam, słuchajcie, takie naklejki na paznokcie. No może na te moje połamane sobie dorobię takie błyszczące. A dzisiaj w ogóle idę na event i jest gold and black. Dawaj, bo to jest takie jak naklejka, no. Tylko potem chyba to trzeba zalakierować? O Jezu, Darka precyziarka. Tak, ale bez sensu, bo jak nałożysz nawet na to top coat, to i tak się odklei, bo to przecież... No, bo on nie prze... To chyba jest na sesję. Do zdjęcia. Albo na to na kolację wigilijną, wiesz, żeby o tylko Jezu, usiąść, tak jak mama przykleić... na przykład robi przy garach i nie ma czasu zrobić paznokci. O Jezu, smutna, no, ale no naprawdę. No, że naprawdę skończy tak, już robić tak, ona kolację, mówi tak na szybko po prostu, żeby tak sobie taką smutną historykę sobie właśnie wymyśliłam do tego. No, ale ja w ogóle mam idealnego paznokcia pod to. No, mi się wydaje, że mimo wszystko ty, dużo bardziej, no bo to jest... No, to jest... Zobaczymy. Czy zejdzie mi to do końca odcinka? Na ale pewno. Na tutaj na gadżet. Nie, ale punkt dla Rossmana. Rossmana, tak. Dobra. To była też ile z 5. Najgorsze w tych... A. O. W tym samym czasie bym narzekała. Kocham! Kocham! Kocham to!
Ja chyba mam fajne, ale jeszcze, no, co tam? Pilniczek. Naprawdę? O nie, ale to znaczy, że ja też będę miała pewnie w którymś okienku. Ale teraz, boy oh boy. Ale piękny, ale jaki wypiekany. Bardzo ładny, no. Zobaczmy, jaki ma ten. Oj. Jak jest puder. Taki, jak rozświetlający puder. Tak, jak taka mgła pudrowa. Mhm. Umówmy się, 2,50, ale ten pilniczek wyprodukowanie kosztowało grosz, albo no, dwa. No, dwa grosze podejrzewam. Więc ja tobie daję punkt, bo to w wyprodukowaniu mogło kosztować 2 złota. No, 28 groszy. Ale nie, szczerze, ja bym bardziej używała tego oświetlacza. Tutaj... Dla ciebie punkt, zdecydowanie. Myślę, że punkt dla ciebie, dla mnie. Mówiłaś o sobie w trzeciej osobie. Tak, obok dla ciebie, Aga. Słuchajcie, czy będzie czarna kredka? O, to jest powinna pytanie. Powinna być. Zawsze w każdym jest kalendarzu. Lakier, gumka do Jezu. Nas czeka i wiesz co, temperówka. Temperówka! Ej, to jest takie typowe, I love it. Musimy tego zobaczyć. Dobra, piąty. Szósty. Mam nadzieję, że to będzie paletka. O, mam duże okienko. O, bardzo możliwe. Nie było gadżetu. Fajny pomysł, ale jakby, no może to jest to, co tam wyrzuciłeś, tam wiesz, coś tak przesunęło. Nie, no dobra. Może się znajdzie lecimy jeszcze, dalej. To ja na razie pomijam też swoje szóste. Dobra, do siódemki idziemy w takim razie. Masz puste okienko. Mikołaju, mam zetną w tym roku. Czaisz, jakiś taki kalendarz dla dzieci, którym co drugie jest puste. Albo wszystko z jednym okienką, bo pospadało. I to skopiero, co dzieje, tam jest. A tam jest chyba, a potem rodzicowie, bo byłeś niegrzeczny. Gdybyśmy mieli dzieci, to tak by to wyglądało na pewno. Dobra. Ej, mamy to samo. O, ale ty masz czarną. Ale ja mam czarną. To jest kredka do oczu? Tak, no, chyba tak. No, ej, no powiem ci. Ale moja pigmentacja też jest też dobra. Też jest dobra. No, ja myślę, że po punkcie mogłoby być, to chociaż... To jest bardziej uniwersalne. Uniwersalne, ale z drugiej strony jest dużo mniejsza. Ale z następnej strony obie są dobrze napigmentowane. Tak. I to jest fajna po punkcie, bo tak nie da się tak określić, bo... No. Bo to jest taka świąteczna... Ale to wiesz, to nawet fajnie jako taką bazę pod cień sobie zrobić, nie? Nie koniecznie na ten... Tak ulepiąco. Fajnie, bo jest bardzo mięciusia i fajniusia, no. A to jest spoko, że się zmieści nawet do małej kosmetyczki. Ósemka. O nie! Popatrzcie się, jak mamy to samo. Tak? Miałam coś dużego. To na pewno nie jest to samo. Lusterko. O nie! Ale spoko, też mam gadżet. Temperówka. Ej, to miało taki duży potencjał, a jest to lusterko, tylko to jest takie lusterko zrobione na zasadzie jak ta, jak przypinka, taka gigantyczna. Słuchajcie, ta temperówka kosztowała mi się pół grosza. Pół grosza, ona jest tak plastikowa. To jest bardzo specyficzna temperówka. W pierwszym temperowaniu ta temperówka po prostu zginie. Ja uważam, że mimo tego, że... Punkt dla ciebie, bo ja lusterko zawsze noszę w torebce. No, lusterko jest bardziej przydatne. Wygląda jakby... Wygląda słabo. Ale styl. 9. A trzeba pamiętać, że potem do szóstki wrócić. Jak ci coś podobne okienko. Tak, zobaczymy, bo ten. No. Fajny. Blasz, ale w ogóle jakie piękne tłoczenie. Jak będę mieć kosmetyki swoje, to będę, to chcę mieć takie tłoczenia piękne. Mm-hmm. No wygląda luksusowo. A ja mam balsam do ust, ale widzę, że z jakimś brokacikiem. O, zobacz, wygląda jak takie w Brawo, co kiedyś rozdawali, jak byliśmy bachorami, to nie? To chyba jest to. To chyba jest właśnie... O Boże, identyczne. Kredka woskowa. Tak. O nie, nie. Ej, powiem ci, że taki naprawdę ma Tak? Fajnie. A, koloru nie ma. Ale ogólnie jak to... Taki nie masełkowy, ale taki... O, okay, właśnie, widzisz, taki... o co chodzi? Nie wiem, jak go opisać. No, jest taki bardzo miękki. Miękki, taki no. Velvet. To jest taki vibe trochę dr. Ireny Eris, że jest bardzo mało napigmentowany, ale ten kolor i w ogóle jest taki bardzo naturalny. Mm-hmm. I szczerze, podoba mi się. Więc, spoko. Tak. Punkt dla mnie. Dobra. Action. 10. Zastanawiam się, co będzie w tym Jezus, swoim... O, jakiś gadżet pewnie będzie. Jakieś folię widzę już. Ja mam do kompletu. Ta broszka mogła kosztować 8 groszy. I jest mniejsza też. Mniejsza. Niż ten. Mniejsza i... Rozklekotana. A ten bronzer, jaki ma kolor? Uj. O, ale pigmentation. Może na mnie jest ten jaśniejszy. No nie jest najgorzej, powiem ci. Nie jest to może mój ulubiony bronzer, ale widziałam gorsze, które były drogeryjne. To ja powiem ci, że chyba nie widziałam. Naprawdę? No. O Jezu, dziewczyno, ty życia nie znasz. Bardzo możliwe. A w tym starciu... wygrywa sens. To była 10. 11. Jaki masz patent. Teraz patent, no. Tak. O nie, ja będę miała tę perłówkę chyba. No, tak mi się wydaje. No. O, tak.
Ej, to jest gadżet, ale to jest, uważam, mega fajny gadżet. Bo to użyjesz do makijażu, do wszystkiego. Tak, no to ja mam tę perówkę. Ale jest mocniejsza. Mocniejsza. Jest tak, i też no czarna, więc tak fajnie wygląda mimo tak, wszystko. Tak. Ale punkt dla ciebie. 11 czy... 12 teraz, kochanie. A, 12. O Jezu. O, ty masz większe. Mogę twoje kienka są większe. Żelowa maska do twarzy. Aha, a u mnie jest jakaś pomadka. No jak pachnie? Oje, to pachnie najgorzej. To jest takie... Nie dotknęłabym tym moich ust. No. Całkiem ładne. Kocham naszą bipolarę. Nie dotknąłem. Całkiem ładne. Nie dotknąłem ust, ale. Ale bardzo, ma ale ładny. Bardzo ładny kolor. Mamy tutaj maseczkę. Hialuronowy. Kwas hialuronowy i ekstrakt z awokado. Fajnie. No ja bym bardziej użyła tego. Ja też bym tego bardziej użył, więc. Punkt dla mnie, bo to jest maseczka i nawet gdybym miał z tego skorzystać raz, to wolałbym niż. Tak. Chyba 13. Oj, 13. A ty już tak masz klątwę na sobie, to już w ogóle będzie. O Jezu, dzisiaj mam jakiś po prostu dzień straszny, powiem wam. Dobra. Liquid eyeshadow. A ja mam... Ju, co to jest? Lip liner pencil. A w brzydkim kolorze. No. Nie, no nie jest brzydki. Jest okej, no. I pasuje chyba do tej pomadki. No, no, bo mi się wydaje, że do pomadki jest. No. Tak, jest tak, kolorystycznie. Tak, jest kolorystycznie, ale... Mi się wydaje, że spoko, w sensie ładnie by się łączyło. No. Widać, że... Jakie to jest intensywne. Ej, jakie pije. Ej, rewelacja. Liquid eyeshadow i co tam dalej. I powiem ci, że nawet nie śmierdzi. No widzisz, nawet nie śmierdzi. Wow. Ej, powiem ci, że no wygrywam z tak. palcem, nie powiem. Że... Tak, co my teraz mamy? 14. Czyli widzisz, nie była pechowa 13. Nie, nie była, była chyba, ej szczerze, jedna z najfajniejszych okienek. Dobra. Jezu. Co to? Blender! Ej, nice, fajnie. Tylko mały. Czy kiedyś użyłaś małego Beauty Blendera? Nie. Ja też właśnie nigdy w życiu. Nie, no. To jest dokładnie... preferujesz pędzel czy Beauty Blendera? Beauty Blender. Ja też. No. O, do brwi. Ej, bardzo fajne. Fajne. Mega fajne. Nice. Mega fajne. Jest też to, że z tym jasnym. Jasnym, jakby, no. Do... O! Jaka pigmentation! No, w ogóle... No, albo to jest jasne. No, no, no. Zobaczmy ciemny. Ej, rewelacyjny produkt. A one są takie malutkie, więc się zmieszczą. Ej, rewelacja, ej, dla mnie prawie top 1 chyba na razie. Wow, no zobacz jaka to jest pigmentacja. W ogóle jasny. Bardzo mocny. Ej, mega fajny, to jest super, dostajesz punkt. Wow. Numer tak 15? Pięknie. Tak, 15. Tak. Oj, tu będzie jakaś... Chciałem na przykład, żeby to był eyeliner. Ja mówiłem cały czas eyeliner i nie wiem dlaczego, nie mówiłem eyeliner. Tylko eyeliner. I wiecie, że dopiero jak ktoś mi to napisał, mówi bez kitu, ja tak gadam. Już teraz zacząłem sobie robić z tego bekę, jak nagrywam filmy, to zawsze jak ja sobie mówię eyeliner, dodaję takie gwiazdeczki i znowu eyeliner. Ej, ale dopóki wiesz, jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kto ci zabroni? Ja mówię próba testu. Też nie ma to sensu żadnego. Kocham próbę testu. O nie, ja mam najgorsze. Mam powtórkę. O! Jezus, no leci mi dzisiaj z rąk. Ej, a zesłoczuj. Ja zanim ci pokażę, co ja mam, to... Mięka. Nie, no, miękka i fajna, no. Patrz, ale ja ci to rozblenduję. To jest tak obrzydliwy pędzelek. On jest tak twardy. Ej, ja mam dłuższe paznokcie od tego pędzelka, rozumiecie? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto kiedyś użył takiego pędzla. Proszę mi pokazać. Proszę podnieść ręce. Proszę podnieść ręce. O Jezu, w ogóle jakie nieprzyjemne. On jest koszmarny. Nieważne z czym, to byłoby połączone w sensie w okienku no, i tak masakra. Bym nie, obrzydliwe. Nie, no masakra. Dobra, no. 16. Oj. O. Ja też mam coś ciekawego. Co to? Fajne, olej. Jaki bardzo płynny olej. Właśnie, może być. No, ja mam eyeshadow cream i zobacz, jaki ma kolor w ogóle piękny. Fajny, fajny, ale nierównomiernie się nakłada. Właśnie chciałam to powiedzieć. Kocham to, żeby od razu widział takie rzeczy. Jestem w ogóle w szoku, no. Bo właśnie taką formułę bardzo lubię, takie gęste. Nienawidzę, jak olejki do ust są jak woda i zaraz i wysuszają usta. Tak, bo one właśnie wysuszają i są takie, że to jest tak jakby suchy olejek. Ten mój, powiem ci, że zastanawiam się przed, czy zastyga, bo jeżeli nie zastyga, to bez sensu, bo kremowy cień, który... Nie, on chyba nie zastyga. Nie, nie zastyga. Nie. Ja nie lubię takich kolorów, bo one wyglądają brudno ogólnie. Więc to jest, mi się wydaje, że bardziej uniwersalne. Tak, i fajne, i bardzo fajny ten olejek. Więc punkt dla ciebie. 18. 17. Chciałbym 17. 17. No co jest? Ślepa jestem? Jest 18. 22, 8, 9. Co? Nie no, głupia jestem, czy jak? Tu jest! O Jezu!
A jakie jajo by było, jakby 17 nie było. Gadżet. O, a ja mam... Straszny gadżet. Gumka, o, ty masz chyba lepszą. Scrunchy, ale... No. Taki materiał, taki zaciągający się, straszny. Taki najtańszy plastik. Najgorszy, jaki może być. Dla mnie jest fajne to, że to się meczuje z tą spinką. Tak, a to jest gumka. Gumka do włosów, tylko taka właśnie potrójna. Ej, ale nawet nie zła, powiem. No. Ej, no, nie najgorsza. To mi się bardziej podoba, bo przez ten materiał ja odejmę, bo to jest straszne i jak sobie pomyślę, że paznokciem bym zaciągnął, to po prostu trochę mnie zbiera, nie? Wygląda spoko, że taka niby satynowa, ale jak już się dotknie, to jest rzeczywiście takie... Tak, takie właśnie daje punkt tobie. No, ma jest bardziej tak. Beauty. Dobra. 18. Ja mam coś bardzo brokatowego. Nie mam pojęcia, co to jest, ale... Pilniczek. Pilniczek, ale jaki... Ale jaki ten? Super. Baza pod cienie. O, ej, powiem ci, że nie widziałam nigdy pilniczka, który byłby zrobiony z brokatu. No, bardzo dziwne. No, bo to jest naprawdę brokat. Dobra, to wiadomo, okej, piłuję, a to... Nie, to jest ozdobne tylko. A ja mam bazę. Jezu, ona jest jak płynna. Jest jak bazę, jak krem do... Ciekawe, czy zastyga. Sprawdźmy to. Bazelinowe? Pachnie tak... Nie, śmierdzi. Tak pachnie... Taki plastikiem, wszystko tu plastikiem wali. Ale ja to jest w ogóle jak wazelina. Właśnie nie wiem, czy dać tobie, czy ja nie. Ja bym chyba walczyła punkt, bo pilniczka każdy użyje. I każdemu się przyda w pewnym momencie i jest też całkiem ładny. A to słuchajcie, gaś nie zastyga ta baza, więc... No. Nie, dobra, dajmy tobie punkt. 19. Gadżet chyba. Ja mam kosmetyk. Co to jest? Naklejki na paznokcie. Boże, pamiętam, jak kiedyś takie coś się robiło, nie? Okej, kolejna pomadka u mnie jest. Jaki kolor? Taki świąteczny. No, tylko pamiętając po poprzednim zapachu, kolor jest taki sobie. Tamten mi się bardziej podobał. Nie jest to jakiś mega, ale... O Jezu. Ojej, ale to jest taki już bezszczelny. To jest już taki najgorszego sortu plastik, nie? Nigdy kosmetyk nie śmierdział tak bardzo jak to. Jak to. A to jest bardziej użytkowe. Tak, ale ogólnie fajne. Ja mam to spoko. Nawet na twarz sobie mogła przylepiać. No, ale paznokcie git, więc totalnie punkt dla ciebie. Spoko, dobra. 20. Dochodzimy do końca. Coraz bliżej święta. I jeszcze szóstka, wracamy do szóstki. A, szóstka, tak. Mam nadzieję, że to jest w ogóle od tego. Nie wiem. Też mam taką ale nadzieję, ale to po co było w pobliżu. Nie wiem. Ale słuchajcie, ja mam maseczkę do ust i bardzo lubię takie. Na pewno wygrałeś? O Jezu, też taki obrzydliwy, mi się to kojarzy z takim brudnym fryzjerem jakimś. Z takich włosów z ziemi i w ogóle patrz, jakie kłaki. Straszne to jest. Wygrywasz totalnie. To jest bardzo fajna rzecz. No. Bardzo lubię te maseczki. I zauważyłam, że ja na razie nie miałam żadnych pielęgnacyjnych, a ty miałeś. Miałem, no. To mnie trochę martwi, bo zastanawiam się, czy w ogóle będzie tu pielęgnacja, oprócz balsamu do ust nie miałam. Dobra, 20. 20. Czyli punkt dla mnie. W ogóle pamiętajcie, guys, że po świętach jest bardzo dużo przesadane te kalendarze adwentowe, więc one czasami chodzą po 12 zł. No. Ja pamiętam po świętach kupiłem kalendarz za 19 zł i był bardzo fajny w ogóle. Wow. Taki festiwalowy. Mega fajny był, no. Ej, super, no bo rzeczywiście potem są przeceny jakoś. Tak, za 19 zł, czajcie. A on chyba kosztował ze 130 zł. Co? Aż taka duża przecena? Takie ceny, no. Jezu. Bydełko do brwi. Nice. Ja mam konturówkę do tej kredki, która była przed chwilą. Spoko, ale... Jezu, myślałem, że tam nic nie ma. Tak, właśnie ja też. Tak bardzo przezroczyste to jest. Takie twarde? Jakie gęste. A, bo to jest wosk. No. Ale mega... O Jezu. Ale jest klejące. No jest. I właśnie jest taki bardzo twardy, więc może nawet on będzie miał większy sens. W ogóle, no. Czekaj, niech ja zobaczę, czy to... Próba testo. A no, ty! Coś tam trzyma. Nie jakoś bardzo, że tak nie przykleja. No, ale to wosk, nie? Ale podniósł. No naprawdę, w porównaniu do jakby tej drugiej. No, tylko pytanie, czy to się będzie trzymało. No ciekawy jestem właśnie. Ale szczerze, no widać tą różnicę. No widać, to jest widać. Bardzo gęsty wosk. Bardzo, dobra. To punkt dla ciebie. Tak, punkt dla mnie. Aha, bo to jest po prostu konturówka do tamtej pomadki. Czyli jakby spoko, ale... Znaczy, fajnie by było... Wiecie, co mnie wkurza? Że w momencie, kiedy oni dają jedną konturówkę i jedną pomadkę, to już cztery okienka schodzą. Gdyby te pomadki były użytkowalne, to by miał sens. To by miał sens, ale też mnie wkurza to, że w kalendarzu jest tak dużo pomadek i kredek. Dobra, 21. Tak. Jest to już święte. Chcę już pójść do galerii, na przykład chodzić, szukać prezentów, żeby leciało mi Last Christmas. Tak, i lampki, w ogóle kocham lampki, kocham, świeczki kocham, i tak w ogóle dalej. Na Starym Mieście sobie pochodzić, fajnie. Beauty 21. Ja mam perełki! Wygrałaś, to miałam bacik wielorazowy. Ojej. Ale on jest taki spoko, bo ma tą kieszonkę taką. Kieszonkę, że możesz nawet samo opalać sobie gdzieś tak.
Jakoś się syczyło te perełki. Wszystko leci. No, no ale ja bym szczerze mówiąc bardziej używała perełek zdecydowanie. Ja też. Punkt dla ciebie, bo to jest takie główienko dla mnie. W ogóle otwieranie kalendarza jest obrzydliwe. Psuje cały vibe. To znaczy, a w sensie, gdyby nie to, że jakby otwieramy ten kalendarz cały czas, to byłbym mega wkurzona, że ten kalendarz po kilku dniach wygląda tak. Tak, bo wyobraź sobie, że musisz z nim żyć przez... Tak, przez następny miesiąc. A lepiej by było, jakby na przykład był z szufladkami. Tak, dlatego te szufladki są spoko, bo te pudełeczka, że w syforze ten kalendarz właśnie ma pudełeczka. Czyli wyciągasz i potem to zostaje naprawdę mega ładne. Mega fajne. I to możesz sobie zużyć później, nie? Tak. To jest użytkowej tak, bardziej eko. 22. O, co tam masz? Kremowy highlighter chyba. Ja mam brow. O, fajny. Trochę jak topper taki, nie? Eyeshadow gel. Dobra. Takie cute, takie malutkie. Ale ciekawe, czy będzie ładny. Co? To jest żel do włosów. Eyebrow. A ja eyeshadow. A to jest... No, dobry. Ew. No. Jakby, what the hell? Ale ciemny dosyć jak na rozświetlacz. Ciemny, to może być no. taki highlighter blush. Ale jak się go rozetrze. Fajne. Więc tej gadżeciary za 2 złote. Ej, dobra, to kosztuje tak. Tymczasem my używamy to coś kosmetyków, nie wiem, za 200-300 zł, nie? Ale powiem ci, że też nie rozkłada się zbyt równo. Dobra. Ale szczerze, cokolwiek chyba w starciu z tym. Będzie lepsze. No, bo może na włosy rzeczywiście, ale... dla mnie. Punkt dla ciebie, tak, bo to jest... Już się mam wrażenie, że już dawno cię pokonałem kilka razy, myślę. Możliwe. Ale jeszcze nie wiadomo, może jeszcze się wszystko odmieni. Może 24 będzie tak dobra, że tylko dla niej ktoś będzie chciał kupić ten kalendarz. O kurde, no tak by mogło być, ale... No dobra, to był akurat syf. 23. O jejku, no tak, już 2 dni do świąt. Myślisz, że to będzie jakaś czarna kredka? No ja mam też taką kredkową sytuację. Ja myślałam, że to był eyeliner. O nie, ty poczekaj, ja się śmieję. Chociaż powiem ci... O nie, ja się śmieję, ja mam... Sam kształt, tylko twój jest o wiele lepszy. Wygląda drożej. Drożej. Myślę, że mój mógł kosztować 3 grosze, a nie 2. Nie no, są bardzo podobne, zobacz. Bardziej precyzyjny jest. Tak, ale bardzo podobne włosie i w ogóle. Aha, no. Mogę po cię oddać. No, po punkcie, tak, bo to jest takie samo. To jest samo, to samo, no, dokładnie. Zapomniałam, że po punkcie można dawać. Tak, dobra, 24. Moje jest ciężkie. Ja w ogóle lubię, jak 24 jest najfajniejsza. Tak, tak, a to czasami tak nie jest. Nie jest. I jakby kto robi te kalendarze? Musi być najlepszy hit. Paletka, mam nadzieję, tu będzie. Tak wygląda, powiem no, ci. Dobra. Uwaga. Paleta, ty twoja jest mega świąteczna. Moja wygląda taniej. Coś czuję, że tu chyba po punkcie będzie. Zobaczymy jak pigmentacja, co? No, powiem ci, że moja... Ten kolory bardzo ładny. Ten jest śliczny, bo jest taki piękny. Niespotykany. A tu mamy ile? Ale jedwabiste bardzo. 6 cieni, ja mam... Serio? O nie, zobaczcie. Ale mój się też brzydko nakłada. No ja mam, słuchaj, całkiem niezłe, powiem ci, te kolory. Tylko boję się właśnie, a błysk. Boję się właśnie, jak to... ale błyski zawsze się... są lepsze. O kurde, ej, piękne złoto. To jest jak ten wpłynie no, twój. Ej, patrz, jak pięknie się w ogóle rozciela. Rozciera. To nie jest może... Mega marzenie każdego artysty. No, nie są tragiczne. To próbujemy po punkcie i to by chyba znaczyło, może że to tyle. Koniec, więc rozłóżmy sobie wszystkie nasze produkty i porównamy. Słuchajcie, to co muszę przyznać, to jest to, że bardzo podoba mi się kolorystyka, która jest zachowana w kalendarzu. Tak. Czy typu, że każdy kosmetyk jakby jest dany kolorystyce. Widzisz, że od razu widać, które kosmetyki były w tym kalendarzu. Super jest to, bo u ciebie jest złoto i zieleń. Tak, tak. A u mnie jest taki... Mi się podoba to, że na przykład u mnie jest bardziej świąteczny. Na przykład to jest mega. Super świąteczne. Mega, uważam, że to jest super, a najfajniejsze jest to, że to nie jest pomalowane, tylko to jest w środku takie. Ej, mi się to mega podoba. To jest bardzo fajne. I to było w ogóle w pierwszym okienku. Tak, i to było w ogóle bardzo fajne, na mnie to wrażenie zrobiło, tak. Bo jakość tego nie jest zła. U mnie jest rzeczywiście, że możesz tego używać cały rok i też jest bardzo spójne kolorystycznie opakowania i nawet kolory cieni, ale u ciebie właśnie kolory cieni też są jakby spójne z tym wszystkim. Tak, 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 w ogóle to jest super. Więc to mi się bardzo podoba. Ja szczerze mówiąc, pewnie bardziej by mi podchodziła ta stylistyka, bo jest tak wszystko
jest takie malutkie, takie w miarę takie dopasowane do siebie, a tu jest tak trochę taki chaos. No, chaos jest. Ale u ciebie plusem jest to, że masz jednak dwie rzeczy takie pielęgnacyjne. Trzy rzeczy pielęgnacyjne. A ja pielęgnacji nie mam oprócz balsamu do ust, więc jakby to jest takie sobie. U mnie fajlem największym, moim zdaniem, są pędzelki. Tak, ja uważam, że za dużo gadżetów, ale z drugiej strony, guys, 2,50 chyba za okienko. Tak, to jakby biorąc pod uwagę, że chociażby ta paletka kosztuje, nie wiem ile, takie wyprodukowanie, nie wiem, 6 zł, tak? Pewnie tak, no. No to już jakby tutaj jest nadwyżka. Może a co ci się najbardziej podoba z twojego kalendarza? To jest rewelacyjny produkt. Podoba mi się ten róż, bo on jest taki delikatny, ale on jest w bardzo ładnym kolorze. Ja w ogóle kocham herbaciane róże. Ten policzek wygląda tak naturalnie, tak mega słodko fajnie, nie? Ja byłam zaskoczona woskiem do brwi. Właśnie, wosk też jest. No i te produkty, i kredki. W sumie ogólnie jakby tylko mi się nie podoba to, gdyby ten kalendarz miał coś innego zamiast tego, to byłby w ogóle zajebisty. Ale patrząc na cenę jakby... Tak, ta cena jest super. U mnie tak nawet ciężko mi wybrać taki hit numer jeden. Wiem, że ja... Dla mnie to jest hit numer jeden. To było największe zaskoczenie. Ja na pewno będę używała najbardziej tych perełek, bo po prostu ich używam tak normalnie. Więc ogólnie ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi kalendarzami. Ja jak też. Na 60 zł. I ciężko byłoby mi wybrać jakby zwycięzcę. Powiem wam tak. Szczerze, jakby uważam, że ten kalendarz jest lepszy. Wiecie dlaczego? Przez to, że na przykład te pomadki tak śmierdzą, że nie da się ich użyć. Nie użyjesz. Jakby dla mnie. Jakby czaje, kosmetyki czasami śmierdzą, nie? Ale słuchajcie, ale to jest taki swąd, że ja bym się bał nałożyć to w okolice twarzy, że zaraz coś mi się stanie złego, to nie? To prawda. To jest już taki smród, że po prostu bałbym się, że będzie rakotwórcze. No więc z punktacją wygrałeś ty, natomiast wiadomo, że to jest kwestia gustu. Oczywiście, piszcie koniecznie, który kalendarz wam się bardziej podoba, bo to jest najważniejsze. Tak, no i dziękuję wam pięknie. Do następnego odcinka! Do następnego odcinka, pa pa!